What the fuck? W jaki sposób ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia. To ja może powiem jeszcze, co my w ogóle robimy. Jakby na streamie ostatnim z zeszłego tygodnia Kinro dał mi wyzwanie, że za każdą śmierć w Containment Breach pisze jedno zdanie do fanfika Dr. Scranton ex Badacz Taloran, czyli główni bohaterowie SCP-3001 i SCP-3999. W sumie mamy ile zdań? 57 zdań? W sumie? Tak, powiedziałeś 57 do napisu. 57, fuck. Nie licząc oczywiście tego, co mamy teraz. A, no to dobra, to czyli 51 zdań, bo na początku zacząłem już coś pisać, więc ja odpalam Worda. Dobra, możesz mi dyktować. Podoba mi się to, że każde zdanie praktycznie zaczyna się Taloran. Jakby to pisał pięciolatek. Chyba, że chcemy to pisać, jakby to pisał pięciolatek. Nie, piszemy to tak, jak powinno być. Poważny fanfic, poważna praca tak, literacka. Tak. To samo, co fanfic Zmierzchu, czyli 50 twarzy Greya. Tak naprawdę to Piotr tego nie pisze za karę, tylko z własnej chęci. Tak, to jest... To się robi coraz bardziej przyjemne. Oj, Jezus. Mamy póki co coś takiego. Taloran obudził się. Jego oczom ukazał się nieprzenikniony, ciemny i mroczny krajobraz. Za sobą usłyszał cichy szept. Witaj, kochany. Odezwał się niezidentyfikowany mężczyzna. Taloran prędko uległ uwodzicielskiemu tonowi głosu obcego. Taloran odwrócił się lekko skonsternowany, lecz też zdziwiony, co można by nazwać lekkim podnieceniem. Nie przypominał sobie, by zamawiał sobie kąpiel w próżni wraz z innym mężczyzną. Mimo wszystko stwierdził, że jebać. Kurwa, to zdanie jest najpiękniejsze. Jakby szukałem czegoś w stylu, mimo to stwierdził, że w sumie pójdzie tym torem, ale nie wiedziałem, jak to sformułować. Jak się miało okazać, jebać, było to dobre określenie do tego, co miało nastąpić niedługo. W jego pracy to norma. Przypomniało mu się, jak go odwiedził w zeszłym tygodniu wujek doktor profesor Kondraki świętej pamięci za to, że sypiał z jego synem. Taloran, to znaczy nie Kondraki. Choć w sumie tej drugiej opcji wykluczyć nie sposób. Ciemno to jak w dupie, kto mówi? Odparł schebaniony i właśnie nie jestem pewien co do tego określenia schebaniony. Czy jakby modrzew nie byłby lepszym stwierdzeniem? Kurwa, modrzew. Sam jesteś modrzew. Czy ciemno? To jeszcze się okaże. Czemu Scranton jest taki horny? Muszę to wytłumaczyć. Ej, bo on przesiedział przecież w tym czerwonym wymiarze 5 lat. 5 lat i 11. Jakby on przez 5 lat nie dupczył. Tak. To ma sens. To ma sens. To się nazywa Blue Balls. Dokładnie. Red Balls. Czy ciemno to się jeszcze okaże, słodziutki? Zacharczał. Głos. Najwidoczniej spotkał cię taki sam potworny los, jak i mnie. Wpisać coś typu: jesteśmy tutaj sami. To znaczy, że musimy poszerzyć populację. What the fuck, mate? Jakby, nie wiem, Scranton ma na to sposoby, on jest mądry. I... Okej, dobra, jakby patrz. Oni spróbują poszerzyć populację, żeby stworzyć armię małych skraloranów i żeby potem wyjść z tego wymiaru i zrobić odwet na fundacji, ale będzie jeden problem. Scranton nie ma penisa. Co kurwa? Bo mu się jakby rozpadł, jak cebula. No, jakby nie będzie problemem to, że są po prostu oboje facetami. Problemem będzie to, że Scranton nie ma penisa. Ten świat nie ma absolutnie żadnego sensu, a my dalej próbujemy go zrozumieć. Tak, właśnie zacytowałem 3001. Jak mówię, zauważyłem, że ty cały czas cytujesz 3001. To nie znaczy, że ta fabuła nie może mieć sensu. Ta fabuła musi mieć sens. Znaczy się, słuchaj. Dzieło literackie. Fabuła, w której Scranton jest redbołowany. Ma tyle samo sensu, jeśli nawet nie więcej. Ale... Nie, jakby to ma sens, ale słuchaj, to ma sens całkowicie. Bo jakby Taloran umarł. Nie, ej, spoilerujesz mi. Nie, no ale nie, Taloran umarł w 3999. Spoilerujesz mi. Jak, no nie czytałeś? Czytałem. No, jakby on umarł przynajmniej raz. Mam dwie teorie co do tego fanfika, który jeszcze nie jest napisany, ale go zaraz napiszę i sprawdzę, czy te teorie są prawdziwe. Po pierwsze,
po pierwsze, Taloran umarł, jakby zabił się i zniszczył 3999. Tak. I trafił tutaj, nie mam pojęcia w jaki sposób. A druga teoria, to jest jeden ze scenariuszów, który 3999 zrobił Taloranowi. Tak. To... Boy, robimy to. Ten uczuć, kiedy anomalia zmusza się do brania udziału w gejowym porno z innym doktorem. Który jest starszy o jakieś 20 lat przynajmniej. W którym on był napisany? W 2016? A nie później? Nie, właśnie. W 2017. Powiedzmy, no. Że w 2017. A więc w 2017 miał lat 19. Tak? Taloran? No dobrze. Natomiast okay. Scranton w 2000 miał 39. Oh fuck. 39 to plus 17 to jest 56. Oh fuck. Ale słuchaj, mam wrażenie, że nawet penis moje musi odpadać, że po prostu chyba i tak by nie mógł za bardzo. Słuchaj, Piofli. No. Dilf. A nie, przepraszam. G-Dilf. O nie. Tak. Okej. Okay. Dobra. Jakby mamy już ustalone jakby parę rzeczy. Czyli mamy rok 2017. W ogóle ten dodajemy sobie tagi do opowiadania. Czyli tagi G-Dilf. Jest coś takiego? Program. Tak. Nie. SCP. Nie chcę podpisywać tego w taki sposób. Okej, co jeszcze? Z chęcią. Dodaję ci skrzydeł. O kurwa, Red Bull dodaje ci skrzydeł. Taka Viagra czerwonowymiarowa. Znajdujesz się w niewymiarze, w którym spędzisz zapewne resztę swojego życia. Uwięziony i osamotniony, bez możliwości porozmawiania z kimkolwiek. Taloran. Każde zdanie musi się zaczynać Taloran. Taloran zaczynał sądzić, że brak możliwości rozmawiania z kimkolwiek byłby zdecydowanie lepszy niż to, czego teraz doświadczał. Ej, fuck! Mam pytanie. Co? Czy Scranton tutaj jest SCP-106? To będzie ultimate crossover. Ej, to ma sens. Scranton lat 56, staruszek. Bo jest stary. Jestem za, a nawet przeciw. Odwrócił się, by spojrzeć w twarz rozmówcy. Niestety było za ciemno. Gówno zobaczył. Nadal będąc świadomy tortur, które spuszczał na niego SCP-3009. Tak. Słuchaj, ja używam zawsze dobrych słów. Jak już skończymy, to pokażemy. Jak już skończymy, to jest dobre słowo, Kindro, to jest dobre słowo. Musimy skończyć. Nie, chłopcze, to prawdziwe piekło. Szedłem w jednym kierunku przez dwa jebane miesiące. A... Wciąż nie ma dna. A gdy już doszedłem... Byłem rozczarowany. Ale ty mi możesz pomóc. Z tobą mogę dojść w sposób, który usatysfakcjonuje nas obu. Jakby to jest jedyne, co mi przychodzi. Jakby w takiej sytuacji to jest jedyne, co by mi przychodziło do głowy. Myślę, że Taloran w sumie jest już znudzony tym wszystkim. Jakby on się nie dziwi, że takie rzeczy się odpierdalają. Ej, co? Badacz Taloran nie może ruchać Scrantona. Specjalne czynności przechowawcze 3999 oficjalne. Potem przekreślone i badacz Taloran musi oddawać się doktorowi Scrantonowi co tydzień. Tak. Usłyszał głos z niebios. Aby zachować... spójność fabularną. Badacz Taloran ma się oddawać doktorowi Scrantonowi uwięzionemu w SCP-3001 przynajmniej 3 razy na dzień w celu dojścia
do skutku plany Scrantona co do ucieczki ze SCP-3001. To jest, aby zachować spójność fabularną. Wiesz czemu to jest tortura? Wiesz czemu to jest tortura dla Talarana? Tak jak wcześniej mówiłem, ponieważ Scranton nie ma penisa i nie mogą się reprodukować, ponieważ tylko Taloran jest w stanie urodzić jakby dzieci, bo Scranton jest po prostu za stary i on nie może, on jest bezpłodny już. Oh shit, that's deep. That's deep. That's deep, to jest bardzo głębokie. That's balls deep. That's red balls deep. Teraz Scranton musi przedstawić mu swój plan. Nagle Taloran poczuł się zaciekawiony pomysłem Scrantona. I odczuł niepohamowaną chęć zaspokojenia postaci, której jedynie głos słyszał. Jakby jak to powiedzieć sensownie. Którą jedynie słyszał. Chciał wyruchać jego głos. Mam flashback. Z czego? Wiele osób chciało to zrobić w moim przypadku. Bro, piona. Okej. Okay. Chciał wyruchać jego głos. Mój plan jest następujący. Scranton zbliżył się, wypowiadając te słowa. A jego oko. To jest dobrze napisane zdanie. No a nie? Jego organy wyszły 5 lat temu na papierosa i nie wróciły dotąd, a jego oko. A jego oko. Jesteśmy jedynymi ludźmi w tym wymiarze. Musimy powiększyć populację, a wtedy fundacja zauważy nas i wyciągnie stąd. W tym celu musimy rżnąć się bezlitośnie dla ojczyzny. Worek na głowę, idę przodu. To nasza jedyna nadzieja. Taloran, jakie może być podejście Talorana w tym momencie? Kiedy widzi 56-letniego staruszka, który wygląda jak wygląda i mówi, że musi się z nim rżnąć. Jeszcze głos z nieba mówi, że musi się z nim rżnąć. Wszystko mówi, że musi się z nim rżnąć. Nie wiem, ulegnie. Taloran wahał się przez chwilę. To musi być takie jedno zdanie, takie jedno prędkie zdanie, takie... Taloran wahał się przez chwilę, jego myśli pędziły niczym struga śliny z ust Scrantona na widok młodziutkiego, jędrnego chłopca po tylu latach uwięzienia. Jego krocze raz to parło naprzód, a raz do tyłu. W obliczu rozdarcia wewnętrznego Jamesa, czego on James? Z jednej strony myśl o tym, jak tak stary, pomarszczony fiut. Fuck, to jest zbyt graficzne. A, YouTube to zdemonetyzuje. YouTube to zdemonetyzuje, ludzie mnie znienawidzą. Poza tym plan doktora miał był jak najbardziej sensowny. Fundacja zostawiła ich na pastwę losu. Musieli jakoś się odgryźć. Wtem zauważył jednak jeden problem. Scranton nie miał penisa. Idealnie. Normalnie lepiej bym tego nie określił. Czyli nie miał go, ale był pomarszczony. Nie, Scranton cały był pomarszczony. Jakby Taloran wyobrażał sobie jego fałdy po prostu na brzuchu. Jakby wiesz, on go chciał ruchać w fałdy. Stąd się biorą dzieci. Po prostu do brzucha. Tak, dokładnie. Wiem jak to skończymy, Takim... jakby to powiedzieć? Takim zwrotem akcji. Dobra, robimy plot twist. Uwaga, plot twist według Kinro. Ale przecież ty nie masz chuja, rzekł Taloran. O kurwa, rzeczywiście. Rzeczywiście. Więc Taloran i Scranton żyli w 3001 aż do... Aż do śmierci. Aż do śmierci! Aaaa! Cudowne, cudowne! I tutaj taki wielki, jebitny link, hiperlink do tego, do opowiadania. Chciałem, żeby to była prawdziwa fabuła i żeby oni wrócili i żeby oni zabili fundację i żeby tam był doktor Bright i żeby on powiedział jakieś śmieszną rzecz, śmieszna rzecz taka jaka, jestem doktor Bright, to jest śmieszne. I oni powiedzą, ale nie, ty masz zakaz. I on wtedy powie, jestem małpą. Ok, so basically I'm monkey. Basically, I'm monkey.
to jest w miarę sensowne. Jakby ten plot twist, jeszcze to nawiązanie jest takie cudowne. Policzę zdań raczej. Raz... 51! Brakuje 5 zdań. Zrobimy jakiś plot twist w plot twiście. I wtedy pojawił się SCP-PL-9999. Tak, wsadźmy go gdzieś tutaj. Który ręcznie usunięto z kantona. Ej! Ej! Uuu! Jaki to ma sens! Uuu! Uuu! To ma taki sens! Kinro, jesteś genialny! Uuu, wiem. Taloran to SCP-PL-9999! Bro! Dwa zdania. Jak się potem okazało, Scranton okazał się być idealną matką roju. Po wyjściu z SCP-3001... Scranton został zabezpieczony. O, to dokładnie. Czyli ich plan się powiódł. Po wyjściu z SCP-3000 Scranton został zabezpieczony przez fundację i znaczony mianem SCP-106, a Taloran SCP-PL-9999, który jako jedyny ręcznie SCP-106. Tak. I żyli długo i szczęśliwie aż do śmierci. Żyli w fundacji. Napisaliśmy coś, co powinno trafić do kanonu ksiąg zakazanych. Coś, co nie powinno w ogóle istnieć. Tak. Jestem dumny. Jakby wszedłem w bardzo, bardzo złą część mojego umysłu, która w tym momencie naprawdę bardzo to lubi. Będę pisał więcej. Bo jeżeli chcesz to publikować gdzieś na wiki, na tym, na Wattpadzie, czego nie polecam, żeby ludzie przeczytali. Chcesz to zrobić? Nie. Czy ja mam to zrobić? Tak. Fuck. Kuta skrętą. To ma być cover tego. Ja będę lektorem i... Ty grasz postacie. Obie. Okej. Taloran obudził się. Jego oczom ukazał się nieprzenikniony, ciemny i mroczny krajobraz. Za sobą usłyszał cichy szept. Witaj, kochany. Odezwał się niezidentyfikowany mężczyzna. Taloran prędko uległ uwodzicielskiemu tonowi głosu obcego. Taloran odwrócił się lekko skonsternowany, lecz też zdziwiony, co można by nazwać lekkim podnieceniem. Nie przypominał sobie, by zamawiał sobie kąpiel w próżni wraz z innym mężczyzną. Mimo wszystko stwierdził, że jebać. Jak się miało okazać, było to dobre określenie tego, co miało nastąpić niedługo. W jego pracy to norma. Przypomniało mu się aż, jak odwiedził go w zeszłym tygodniu wujek dr profesor Kondraki świętej pamięci, za to, że sypiał z jego synem. Taloran, to znaczy, nie Kondraki. Choć w sumie tej drugiej opcji wykluczyć nie sposób. Ciemno tu jak w dupie. Kto mówi? Kurwa, co to za głos? Odparł skonfudowany James. Czy ciemno, to się jeszcze okaże, słodziutki. Zacharczał głos, teraz znajdując się tuż przy uchu Talorana. Widzisz, najwidoczniej spotkał cię taki sam potworny los jak i mnie. Znajdujesz się w niewymiarze, w którym spędzisz zapewne resztę swojego życia. Uwięziony i usamotniony, bez możliwości rozmawiania z kimkolwiek. Taloran zaczął sądzić, że brak możliwości rozmawiania z kimkolwiek byłby zdecydowanie lepszy niż to, czego teraz doświadczał. Odwrócił się, by spojrzeć w twarz rozmówcy. Gówno zobaczył. Czy to jedna z tych wersji świata, w których umieram ze starości w towarzystwie jakiegoś z boga? Zaczął kminić James, nadal będąc świadomy tortur, które spuszczał na niego SCP-3999. Nie, chłopcze, to prawdziwe piekło bez końca. Szedłem w jednym kierunku przez dwa jebane miesiące, a gdy już doszedłem, byłem rozczarowany. Tu nie ma wyjścia, ale ty mi możesz pomóc. Z tobą mogę dojść. Z tobą mogę dojść w sposób, który usatysfakcjonuje nas obu. Mam plan na ucieczkę. Taloran nie był nawet zdziwiony. Usłyszał głos z niebios. Badacz Taloran ma się oddawać doktorowi Scrantonowi uwięzionemu w SCP-3001 przynajmniej 3 razy na dzień w celu dojścia do skutku planu Scrantona co do ucieczki z SCP-3001, to jest, aby zachować spójność fabularną.
Taloran nagle poczuł się zaciekawiony pomysłem Scrantona i odczuł niepohamowaną chęć zaspokojenia seksualnego postaci, którą jedynie słyszał. Chciał wyruchać jego głos. Mój plan jest następujący. Scranton zbliżył się, wypowiadając te słowa, a jego ciało oświetliła nikła poświata uchodzących z mojej głowy szarych komórek na widok tego fanfika. Mężczyzna nie posiadał połowy twarzy i wielu części ciała. Organy wewnętrzne weszły 5 lat temu na papierosa i nie wróciły dotąd. Wzwód Talorana nagle opadł. Ponieważ jesteśmy jedynymi ludźmi w tym wymiarze, musimy zwiększyć naszą liczebność. A wtedy Fundacja zauważy nas i wyciągnie stąd. W tym celu musimy rżnąć się bezlitośnie i płodzić coraz większą ilość dzieci. To nasza jedyna nadzieja. Taloran wahał się przez chwilę. Jego myśli pędziły niczym struga śliny z ust Scrantona na widok młodziutkiego, jędrnego chłopca po tylu latach uwięzienia. Jego krocze raz to parło naprzód, a raz do tyłu w obliczu rozdarcia wewnętrznego Jamesa. Z jednej strony myśl o tym, jak tak stary, pomarszczony fiut mógł rozpychać jego wnętrze. Z drugiej strony wizja jego członka ocierającego się o fałdy starej skóry Scrantona wypełniała go ciepłem tak, jak on chciałby zostać przez niego wypełniony. Boże święte, czemu ja to... Nie sądziłem, że te słowa kiedykolwiek wyjdą z moich ust. Czyli ogółem w sumie jednak też prawdopodobnie chyba chciał go wyruchać. Poza tym plan doktora był jak najbardziej sensowny. Fundacja zostawiła ich na pastwę losu, a teraz musieli jakoś się odgryźć. Wtem zauważył jeden subtelny problem. Scranton nie miał penisa. Ich plan spalił na panewce. Ale przecież ty nie masz uja... Rzekł Taloran. O kurwa. Rzeczywiście. Powiedział Scranton, spoglądając na swoje krocze, przypominające w tym momencie bardziej wygrywającą armię francuską. Bo nie istnieje. W takim razie, to ty będziesz musiał wyruchać mnie. I jak się potem okazało, Scranton okazał się być idealną matką Roju. Ich plan się powiódł. Po wyjściu z SCP-3001 Scranton został zabezpieczony przez fundację i oznaczony mianem SCP-106. Natomiast Taloranowi przypisano identyfikator SCP-PL9999, który jako jedyny ręcznie usunięto SCP-106. Więc Taloran i Scranton żyli w fundacji długo i szczęśliwie, aż do śmierci.